sytuacja zrobiła się dramatyczna od zeszłego tygodnia, kiedy wojewoda wielkopolski wystosował wezwania do pracy na terenie szpitala tymczasowego do naszych pielęgniarek i lekarzy i w związku z tym bardzo mocno zaburzył pracę naszych szpitali i też oddziałów covidowych, no bo pielęgniarka może być jednocześnie w jednym miejscu. Jeżeli mamy tutaj 81 łóżek covidowych, a wezwania dostało 12 pielęgniarek, z czego 8 z nich było przeznaczonych właśnie na oddziały covidowe, no to w tym momencie one nie mogą być jednocześnie w dwóch miejscach i rzeczywiście szpital ma ogromny kłopot, żeby zapewnić leczenie pozostałych pacjentów. Prosiliśmy, żeby odwołania były rozpatrywane w trybie pilnym, bo proszę Państwa, te klauzule mają natychmiastową wykonalność, czyli szpital ma prawo się odwołać od takiej decyzji, ale jednocześnie ten personel musi natychmiast delegować, czym dezorganizuje sobie pracę.